Wyobraź sobie pływanie w słonym oceanie, głęboko pod lodową skorupą Księżyca. Wokół ciebie znajdują się otwory geotermalne, które dostarczają energii potrzebnej drobnym mikrobom do przetrwania. Albo pomyśl o odkrywaniu Księżyca pokrytego rzekami metanu i etanu, gdzie życie może ukrywać się w głębi kraterów. Chodzi o to, że być może nie będziemy musieli opuszczać naszego Układu Słonecznego, aby szukać jakichkolwiek oznak życia poza Ziemią. Lodowe księżyce z oceanami wciśniętymi pomiędzy zamrożoną skorupę i gorące jądro mogą na nowo napisać kosmiczną historię. Coś nieoczekiwanego wydarzyło się w 2005 roku. Podczas wizyty na Saturnie sonda Cassini przeleciała przez delikatną mgiełkę wodną. Tryskała ona w przestrzeń kosmiczną przez pęknięcia w powierzchni Enceladusa, jednego z księżyców Saturna pokrytego lodem. Woda wydobywała się z szaloną prędkością 1300 km na godzinę. Cassini nie została skonstruowana w celu pobierania próbek wody, ale odkrycie czegoś takiego było dla naukowców zachęcające. Opracowali nowe misje, w których chcieli skupić się na lodowych księżycach zewnętrznych regionów naszego Układu Słonecznego. Na naszej rodzimej planecie woda jest podstawą życia takiego, jakie znamy. A teraz na co najmniej 6 księżycach możemy znaleźć wodne oceany. Jeden jest satelitą Neptuna, 2 Saturna, a pozostałe 3 Jowisza. Naukowcy badają ekstremalne środowiska na naszej planecie, aby zrozumieć i ukierunkować swoje poszukiwania życia pozaziemskiego. Weźmy na przykład takie miejsca jak głębinowe kominy wulkaniczne i zamarznięte jeziora na Antarktydzie. Mogą one powiedzieć nam więcej o tym, jakie warunki mogą wspierać życie na innych planetach. Misje te są prowadzone przez zespół ekspertów z różnych instytucji, którzy połączyli się w grupę o nazwie Network for Ocean Worlds. Mają nadzieję, że w końcu znajdą jakieś życie poza Ziemią. No dalej, potrzebujemy nowych przyjaciół. Witaj więc, Europo! Wyobraź sobie zamarznięty księżyc pokryty podwójnymi grzbietami, które przecinają jego powierzchnię jak blizny. Niedawno naukowcy odkryli coś ekscytującego. Pod lodową powierzchnią Europy mogą znajdować się płytkie baseny z wodą. Grzbiety te są bardzo podobne do tych, które można znaleźć na pokrywie lodowej Grenlandii. A jeśli uformowały się w podobny sposób jak te na Grenlandii, kieszenie wody podpowierzchniowej mogą być powszechne na Europie, ukrywając się tuż pod jej zamarzniętą skorupą. Takie baseny tworzą się, gdy woda pod powierzchnią zamarza i powoduje pęknięcia gruntu, wypychając bliźniacze grzbiety. To tak, jakbyś włożył puszkę napoju gazowanego do zamrażarki, a ona eksplodując wypchałaby wieczko. Grzbiety na Europie mają do 300 km wysokości i są oddzielone dolinami o szerokości kilometra. Znasz zasadę, gdzie jest woda, tam może być życie. Związki chemiczne niezbędne do życia mogą krążyć od lodowej skorupy w dół do słonego oceanu, daleko pod powierzchnią. Europa była już jednym z najpopularniejszych księżyców w naszym Układzie Słonecznym, jeśli chodzi o poszukiwanie życia pozaziemskiego, biorąc pod uwagę fakt, że pod jej lodową skorupą znajduje się głęboki ocean. Naukowcy uważają, że ten ocean może mieć głębokość od 60 do 160 km. Co oznacza, że zawiera 2 razy więcej wody niż wszystkie nasze oceany razem wzięte. Innym kandydatem jest maleńki księżyc Enceladus, który jest mniej więcej tak szeroki jak Arizona. Naukowcy uważają, że pomimo niewielkich rozmiarów może on być siedliskiem życia, podobnie jak Europa. Powód? Ponownie ocean ciekłej wody i cienka warstwa lodu, która go pokrywa. W 2008 roku wysłana przez NASA sonda kosmiczna wykryła pióropusze słonej pary wodnej wydobywające się z południowego bieguna Księżyca. Naukowcy przeanalizowali tę parę i znaleźli w niej cząsteczki organiczne, takie jak węgiel, azot i tlen, które są ważnym budulcem życia. Zamiast grubej pokrywy lodowej, jaką ma Europa, Enceladus może mieć cieńszą powłokę lodu zmieszaną ze skorupą. Pióropusze są bardzo szybkie, co wskazuje, że mogą być wytwarzane przez ciekły ocean obecny na południowym biegunie Księżyca. Naukowcy uważają, że na Enceladusie zachodzi stały proces, w którym para wodna unosi się z powierzchni, a następnie opada i ponownie zamienia się w wodę w stanie ciekłym. Dzieje się tak od setek tysięcy lat. Ten ruch może pomóc w dystrybucji cząsteczek organicznych, które według naukowców są niezbędne do istnienia życia. Jest więc szansa, że gdzieś na Enceladusie pełzają maleńkie, żywe istoty. Ziemia jest całkiem niesamowitym miejscem i istnieje wiele czynników, które sprawiają, że jest przyjazna dla życia, jakie znamy.
ale jeśli chodzi o znalezienie życia poza naszą planetą, nie możemy po prostu zakładać, że każde inne miejsce w naszym Układzie Słonecznym musi mieć wszystkie te czynniki, aby zaistniało tam życie. Jednym z najbardziej obiecujących miejsc jest zdecydowanie Ganimedes, największy księżyc w naszym Układzie Słonecznym. Jest szary, pokryty kraterami i na pierwszy rzut oka może wydawać się nudny. Ale nie daj się zwieść temu nudnemu wyglądowi. Niedawno odkryliśmy, że w jego atmosferze znajduje się para wodna. Na Ziemi mamy wiele innych przydatnych czynników, które sprawiają, że jest to dobre miejsce do życia. Mamy pole magnetyczne, które chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem i duży księżyc, który tworzy pływy, pomagające mieszać nasze oceany. Mamy również głęboki ocean wodny i masy lądowe o różnych wysokościach, które tworzą różnorodne środowiska do rozwoju życia. Ganimedes również posiada niektóre z tych czynników. Pole magnetyczne jest. Ponadto jest to największy księżyc Jowisza, więc siły pływowe są tam również obecne. Ganimedes jest sprzężony z Jowiszem, co oznacza, że zawsze pokazuje gazowemu gigantowi tę samą stronę. Jednak pomimo tego, że znajduje się tak blisko Jowisza, Ganimedes nadal obraca się wokół własnej osi co 7 dni. Pole magnetyczne i silne pływy są czynnikami, które mogą pomóc w stworzeniu i utrzymaniu oceanu ciekłej wody głęboko pod lodową powierzchnią Księżyca. A ten ocean może być nie tylko potencjalnym miejscem galaktycznych wakacji, może również być siedliskiem życia. Udajmy się teraz na Io, trzeci co do wielkości księżyc Jowisza. Mówimy o bardzo szczególnym miejscu, ponieważ jest to najbardziej aktywne wulkanicznie ciało w naszym Układzie Słonecznym. Tak, jest tam ponad 400 aktywnych wulkanów, które wyrzucają gaz i inne substancje. Pomogło to w stworzeniu cienkiej atmosfery gazowej składającej się głównie z dwutlenku siarki ze śladowymi ilościami tlenu. Wulkany sprawiają również, że niektóre części Io są naprawdę gorące, nawet do 1600 stopni Celsjusza. Ale inne obszary są bardzo, bardzo zimne. Życie z trudem mogłoby się rozwijać w tak ekstremalnych warunkach. Ponadto Io nie zawiera wody ani organicznych związków chemicznych i krąży w pierścieniu niebezpiecznego promieniowania. Naukowcy uważają jednak, że życie mogło istnieć na Io dawno temu, być może nawet w innej formie, o której dziś nic nie wiemy. Może ono nadal tam być, głęboko pod powierzchnią. Niektóre symulacje sugerują, że ten księżyc uformował się w obszarze z dużą ilością ciekłej wody, która w połączeniu z ciepłem mogła sprzyjać rozwojowi życia. Ale jakakolwiek egzystencja na powierzchni zostałaby zniszczona przez promieniowanie po zaledwie 10 milionach lat istnienia. Jeśli więc na Io istnieje życie, prawdopodobnie znajduje się ono głęboko pod ziemią, bezpieczne przed silnym promieniowaniem na powierzchni. Trochę jak ludzie budujący całe miasta we wszystkich apokaliptycznych filmach, ukrywający się przed tym, co jest na powierzchni. Aby to sprawdzić, musielibyśmy wysłać tam specjalną sondę, ale zbudowanie sondy, która mogłaby wylądować na Io i wwiercić się wystarczająco głęboko, aby znaleźć życie, jest bardzo dużym wyzwaniem i jeszcze nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Mars jest planetą, którą naukowcy bardzo dokładnie zbadali. Uważają, że miała kiedyś ciekłą wodę i słodkowodne jeziora na powierzchni. To o wiele lepsze niż to, co widać obecnie, tylko kilka zwykłych czap lodowych na biegunach Marsa. Ale w jego skorupie mogą znajdować się związki organiczne. Obecnie Mars jest bardzo zimny i ma cienką atmosferę, niezbyt obiecujące. Niektórzy naukowcy uważają jednak, że czerwona planeta była kiedyś znacznie cieplejsza i bardziej gościnna. Miejmy nadzieję, że wszystkie te łaziki i sondy podróżujące w kosmos przyniosą nam wreszcie niesamowite wieści i dowody na istnienie życia.